Wielka dama sceny polskiej, wielka dama kabaretu, pamiętamy Jamę Michalika. Fantastyczna, ukochana przez młodych pani profesor w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej imienia Ludwika Solskiego, a przy tym wielka miłośniczka wachlarzy, o której przyjdzie nam dzisiaj porozmawiać. Pani profesor Marta Sternicka. Bardzo proszę. Lwowskiej. To Lwów, Stanisławów, Przemyśl, tamte okolice. Moi rodzice się jeszcze dalej, ojciec urodził, bo aż w Chorodence to już dzisiaj jest bardzo daleko od naszych granic polskich, a wtedy to było bardzo ważne miasto polskie. A Lwów, proszę pana, no cóż, urodziłam się w bardzo pięknym miejscu na ulicy Teatyńskiej 37 pod Wysokim Zamkiem i pod kopcem Unii Lubelskiej. Teraz mieszkam pod kopcem Tadeusza Kościuszki i Dalii Piłsudskiego. Także te kopce jakoś są koło mnie i strzegą mnie od złego. Więc proszę pana, ja się znalazłam w Lwowie, a ojciec odjeżdżając, bo już wyjeżdżał, wiedział, że będzie wojna, dlatego mnie wysłał do babci do Lwowa, powiedział: pamiętaj, tylko musisz się uczyć, bo wszystko ci może być odebrane, ale tego, z czego się nauczysz, to tego ci nikt nie odbierze. Tymczasem w 1939 roku ja nie mogłam iść do szkoły, nie miałam we Lwowie żadnych papierów i musiałam zdawać do gimnazjum. W końcu zdałam, ale rodzina, w której się zatrzymałam, nie chciała mnie na razie wypuścić do szkoły, bo po prostu stan ekonomiczny rodziny nie był najlepszy. Ja postanowiłam wziąć tę decyzję sama w swoje ręce. I proszę pana, tylko pan nie zna tego mego epizodu. Ja zaczęłam zarabiać pieniądze. Zarabiałam w ten sposób, że śpiewałam po podwórkach piosenki. I śpiewałam piosenki te, które znałam. Z tangiem milonga na czele. Bo tango milonga moja mama ciągle śpiewała, grając sobie na fortepianie. I ja do tango milonga śpiewałam. Obok tango milonga były inne piosenki harcerskie, były Serce w plecaku. Siedmiu chłopców z Albatrosa podobno też pani śpiewała. Było pięciu chłopców z Albatrosa i biło: czy ty wiesz, co to ból samotności. To był walc Boston, bardzo tragiczny. I proszę państwa, ja chodziłam po tych podwórkach, nawet zmieniłam dzielnicę, żeby mnie przypadkowo nie nakryto w domu, że ja oddaję się takiej profesji. I ja bardzo sporo pieniędzy zarobiłam. Ja mogłam sobie kupić książki, mogłam sobie kupić piórnik, pióro, atrament, bo wtedy się piórem pisało. Zmienimy się w wiek XVI. Przywołajmy, pewnie część z państwa widziała, pamięta, fantastyczny, jeden z wielu znakomitych monodramów Marty Sternickiej. Mówię o monodramie zbudowanym na trzech tomach prób Montaigne'a, w tłumaczeniu oczywiście genialnym Boya, o którym już pani wcześniej wspominała. To był monodram, nie pamiętam, 72 bodaj drugi rok, dostał nagrodę na festiwalu monodramów. I ja wiem, że właściwie mamy szansę dzisiaj, po latach, fragment z tego Montaigne'a, jeśli pani... Ja mogę powiedzieć, bo jest... Zechce? Ale ja wybrałam taki fragment, żebyśmy... Niepoważnie, tak powiedziałam. Chociaż cały mój spektakl wtedy raczej ciążył ku sprawom poważniejszym.
Ale to jest fragment akurat. Ale ja lubiłam. Jak się pomylę, to mi wybaczcie. To jest z księgi drugiej, rozdziału drugiego o pijaństwie. O piękny nosie, twój rubin kosztował w flak wiele arcy białego wina, z czego ci piękna barwa przypadła w udziele, co fiolet biskupi przypomina, co do opilstwa. To wydaje się ono spośród wszystkich innych najbardziej grubą i bydlęcą przywarą. Są błędy, w które grę wchodzi zręczność, bystrość, ów zasie całkowicie jest wyzbyty rozumu, całkowicie niski i przyziemny. Powiada poeta Lukrecjusz, gdy siła wina przejmie człowieka, następuje ociężałość i zwiotczenie członków wszystkich. Nogi chwiejącego się plączą, język leniwieje, z czego dostaje się do mózgu woda, oczy kaprawieją, krzyki i grubijaństwa. Ale nade wszystko nasienie męskie skażone. Opowiadała mi pewna dama, iż podle Bordeaux, w niewielkiej mieścinie, pewna zacna, niezwykle cnotliwa wdowa, czując pierwsze oznaki ciąży, zwierzyła się swoim sąsiadkom, iż mniemałaby się być ciężarną, gdyby posiadała męża lub kochanka, a była to niezwykle zacna wdowa. Owo zasie, gdy rosła przyczyna takowego przypuszczenia, zwróciła się z prośbą do proboszcza, ażeby ogłosił z ambony, iż jeśli jest kto świadom tej rzeczy i wyzna ją, gotowa jest mu wybaczyć, a nawet jeżeli ów zechce zaślubić, nawet gdyby był pośredniejszego stanu. Na to paroobczak, który był zaangażowany u tej wdowy, cnotliwy bardzo, oświadczył, ośmielony takim jej oświadczeniem, iż znalazł ją w podle kominka pewnego świątecznego dnia, całkowicie upojoną winem, głęboko uśpioną i w tak nieprzyzwoitej pozie, iż śmiało mógł ją zażyć do woli, ile razy chciał, i to nie spiesząc się. Toż niektórzy filozofowie mówią, iż wolno sobie pofolgować w napitku, ażeby popuścić popręgów rozumu. Ale dla kobiet nie częściej niż raz na kwartał.